Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Wszystkiego najlepszego z okazji pierwszego dnia wiosny. Nie wiem, czy możecie zobaczyć, ale dzisiaj dość długo szykowałam się do filmiku. Mam wolny dzień, tak, tutaj zjadłam śniadanie, tu pomalowałam oczy, tu poszłam zrobić kawę, wyprasowałam koszulkę i potem ją ubrałam i nie wiem, czy to widać, ale prasowałam ją i wygląda, jakbym ją wyciągnęła psu z gardła. Więc przepraszam ją, to lepiej wygląda. Jeszcze na dodatek bije się o szafkę, ale... Włosy się już zdążyły troszeczkę rozprostować, ale to nic, ponieważ to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że jest pierwszy dzień wiosny, sprawdzałam pogodę i od przyszłego tygodnia ma świecić we Wrocławiu słońce. Cudownie. Ja nie wiem, czy jest osoba, która się... Ach, no dobra, pewnie wszyscy się cieszą na wiosnę, ale naprawdę bardzo, bardzo tęsknię za wiosną. Mam już dość tej zimy, tak naprawdę zima, nie zima, pochmurno, nie wiadomo jak, zimno, wieje, pada deszcz. Nie było prawdziwej zimy, była jakaś chlapa dziwna. No dobra, nieważne, zmiana tematu. Powracamy do filmiku. Jestem osobą zapracowaną. Chodzę na uczelnię, chodzę do pracy, chodzę na siłownię, oprócz tego staram się spędzać jakiś czas ze znajomymi, od czasu do czasu jakaś imprezka, więc chodzi o to, że muszę być dobrze zorganizowana. I do tej organizacji potrzebne są mi aż 3 zeszyty i dzisiaj chciałam z Wami właśnie na ten temat porozmawiać. Więc zacznijmy może od czegoś, co... No zaszalejmy. Od czegoś, czego używam tak naprawdę najrzadziej. Jest to Project Planner, który kupiłam w sklepie Staples. I od środka na pierwszej stronie ma naklejki, które możemy przykleić na nasz dany projekt. I tak, śledź, ważne, priorytety i jeżeli są jakieś problemy, możemy to właśnie zaznaczyć na kartce. No oczywiście zrobię Wam zbliżenie, ale chciałabym Wam pokazać jakiś projekt, który spokojnie właśnie mogę się z Wami, z którym mogę się z Wami podzielić. No i to jest na przykład mój projekt 4 razy YouTube plus 1 i tutaj nic nie zobaczycie, ale tak jak mówię, dam Wam zbliżenie. Chodzi o to, że zawsze mamy tutaj listę to do, czyli rzeczy do zrobienia, obok mamy notatki, mamy today's date, czyli kiedy zakładamy projekt i due date, kiedy ten projekt ma ostateczny termin. Więc ponieważ ostatnio miałam bardzo mało czasu wolnego w ogóle dla siebie, już nie wspominając o jakichkolwiek przyjemnościach, a dla mnie YouTube to przyjemność, to postanowiłam, że muszę się lepiej zorganizować i dodawać dla Was więcej filmików, dlatego w zeszłym tygodniu pojawiły się 2 filmiki i w tym tygodniu też mam nadzieję, że uda mi się nakręcić po 2 filmiki. Więc to jest właśnie mój sposób pierwszy na organizację, czyli tak naprawdę zapisanie wszystkiego, stworzenie konkretnej listy, kiedy co robię, tworzenie notatek, czy to faktycznie się udało, czy mam jakiś plan B i przelanie wszystkiego na papier, żebym tak naprawdę nie zapomniała. I dzisiaj dla Was, zastanawiając się, szykując, zastanawiałam się, co Wam pokazać, co nakręcić i tak myślę, kurczę, no mam w sumie tyle pomysłów i nie wiem, na co się zdecydować. I spojrzałam w planer, okazało się, że już dawno miałam nakręcić dla Was organizację czasu. Cały czas mi to gdzieś tam wypadało z głowy i pewnie gdybym tego nie zapisała, to zrobiłabym Wam jakiś spring tag, czyli wiosna, tak, i tak naprawdę nikt by nic z tego nie wyniósł, oprócz tego, że ja bym sobie coś tam pogadała i pośmiała się do kamery, a tak to może coś Wam się przyda i to jest kolejny dowód na to, że trzeba pisać wszystko to, co jest najważniejsze, żeby po prostu nie wyparowało z głowy i żeby mieć nad niektórymi rzeczami kontrolę. Kolejny zeszyt jest to zeszyt pamiętnik, który dostałam rok temu na święta i którego nie chciałam jakoś zmarnować, bo jak byłam dzieckiem, to ja non-stop marnowałam zeszyty, cały czas zakładam jakieś brudnopisy, dzienniki i to było zupełnie bez sensu. No i właśnie ten zeszyt poświęcam na YouTube i jeżeli już mam jakiś pomysł konkretny filmiku, na przykład znowu organizację czasu, znowu zrobię Wam zbliżenie. I tak właśnie nie do końca wiem, co w tym filmiku zrobić albo w jakiej kolejności, to wszystko sobie właśnie tutaj spiszę na kartce. Przez to będziecie też przy okazji wiedzieli, o czym będę za chwilę jeszcze mówić, jak się organizuję, bo już Wam, kurczę, to pokażę. No ale dobra,
przymknijmy na to oko. No więc, tak jak mówiłam, piszę wszystko znowu w punktach. Nie jest to plan, taki project plan, ponieważ tam w project planerze daję sobie na przykład coś, co trwa, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie, wiecie, dłuższy okres czasu. A tutaj w tym zeszycie piszę tylko tą jedną wybraną rzecz, na przykład organizacja czasu, no i wszystkie wypisane punkty, które chcę z Wami umówić. Więc na końcu mam też listę wideo, które bym chciała zrobić i wishlist, czyli rzeczy, które chciałabym kupić i się zastanawiam, czy są tego warte. I mam tutaj na przykład wpisaną pomadkę Inglot 902. I powiem Wam szczerze, że zajrzałam właśnie tutaj jakiś tydzień temu i nawet nie pamiętałam, że ta pomadka mi się podobała i doszłam do wniosku, że dobrze, że jej nie kupiłam, bo jakoś bardzo za nią nie tęsknię. I tak naprawdę przez to też będę miała rzeczy, które są potrzebne, bardziej niezbędne i nie będę wydawała pieniędzy na jakieś głupoty. Więc to też jest fajny pomysł moim zdaniem. I tak przy okazji chciałam powiedzieć, bo już powoli czuję, że gardło mi wysiada. Jestem lekko przeziębiona, więc jeżeli dzisiaj trochę inaczej brzmię, to właśnie dlatego, że jestem chora i mam zatkany nos i mogę trochę mówić przez nos. Ostatnia taka rzecz fizyczna, która pomaga mi się zorganizować, jest to mój kalendarz, który kupiłam w sklepie Target. Tutaj mam nazwisko mojego chłopaka przyklejone na tym na co dzień, ale teraz tego nie mam, żebyście nie mogli spojrzeć. Trochę musi zostać troszeczkę chociaż anonimowy, mimo że mogliście go oglądać, ale nie musicie go znać z imienia, nazwiska, numeru buta i tym podobnych rzeczy. A więc tak. Fajna jest ta okładka, ponieważ tutaj mogę wsadzić notatki, to jest taka kieszeń i tak samo od środka. Tutaj mam na przykład 2016, robiłam o tym filmik, moje postanowienia noworoczne, których staram się utrzymać i na przykład punkt pierwszy, YouTube nowe serie, czyli na przykład ulubieńcy pojawiają się co miesiąc, większa systematyczność, tutaj dalej pracuję i kanał po angielsku. No to stworzyłam go, dodałam 2 filmy i tak naprawdę to postanowienie leży, ale mamy cały rok na zrealizowanie, a dopiero mamy marzec. Dzisiaj jest 21 marca, więc pierwszy dzień wiosny. No dobra, ale zaczynam zmieniać temat i przynudzać. Mój kalendarz jest bardzo intensywnie zapisany. To, co najbardziej lubię... Już bardzo dawno nie kupowałam kalendarza w Polsce, ponieważ brakuje mi takiej strony, coś mi tam poleciało, gdzie jest cały miesiąc rozpisany. Tutaj na przykład mam marzec, kwiecień, więc są takie całe 2 strony poświęcone na dany miesiąc, kwadraciki i mogę sobie spojrzeć na cały miesiąc odgórnie, zaplanować ile mam dni wolnych, ile mam dni do szkoły, ile mam dni na pracę, kiedy mogę nakręcić filmik, kiedy mogę coś dodać, więc to mi się bardzo podoba. A oprócz tego ma normalny podział na każdy z dni tygodnia, ma jeszcze top trójkę na każdy tydzień, co jest najważniejsze, co trzeba zrobić, o czym nie mogę zapomnieć. Ma tutaj miejsce na plan i też ma właśnie listę na to-do list, więc jeżeli mam jakiś zabiegany, zapracowany dzień, to tutaj będę więcej pisać. To też nie jest tak, czasem jest tak, że... coś Wam pokażę, co są zapisane. Czasem jest tak, że będę pisała bardzo dużo. Nie chcę Wam tutaj zdradzać sekretów. I tutaj znowu mam zapisany cały tydzień, właściwie to sporo piszę, no ale tutaj na przykład mam rozpisaną tylko uczelnię i tak naprawdę w ciągu tygodnia nic się nie działo, nic nie dopisywałam, ponieważ na przykład tu byłam w drodze, więc jeżeli właśnie mam jakieś bardzo zabiegane dni, to zrobię tą listę, zorganizuję się, a jeżeli nie, to daję sobie święty spokój, czas na wyluzowanie. No i tak właśnie się organizuję, też bez żadnej spiny. Jeżeli wiem, że muszę zacisnąć pasa, to szybciej wstanę. To też jest bardzo ważne. Jeżeli masz zabiegany dzień, pójdź wcześniej spać, wstań wcześniej i będziesz miał cały dzień dla siebie na wykonanie wszystkich czynności, które trzeba. Kolejny punkt to planowanie z wyprzedzeniem. Jeżeli zaczyna się marzec, wiecie, że w lutym dostaliście PIT do rozliczenia, to zaplanujcie sobie, że tego i tego dnia
wypełniacie wszystkie dokumenty tego i tego dnia, wieziecie je do urzędu, składacie deklaracje, czy wysyłacie przez komputer, wypiszcie najważniejsze daty, ponieważ prawda jest taka, że powoli stajemy się ludźmi dorosłymi, mamy coraz więcej obowiązków, coraz więcej rzeczy się dzieje w naszym życiu. No i prawda jest taka, że trzeba się właśnie znowu zorganizować, żeby potem gdzieś o tym nie zapominać, nie biegać na ostatnią chwilę. Więc planujemy z wyprzedzeniem takie najważniejsze rzeczy. Kolejna sprawa to jest planowanie dzień wcześniej, w co się ubiorę, spakowanie torebki i jeżeli nie ugotowanie, to przynajmniej zaplanowanie, co będziemy jeść w ciągu tego dnia. Ja na przykład teraz jestem na tej diecie miesięczno-wegetariańskiej z okazji postu. Poprzedni filmik podlinkuję wam na dole, tam było co jem w ciągu dnia i też wytłumaczyłam, o co chodzi. Więc bardzo pilnuję, żeby zawsze było coś w lodówce do stworzenia z tego, co mam. Najczęściej to wychodzi. Jeżeli nie, no to niestety posiłkuję się na przykład jedzeniem typu STP na mieście, gdzie sobie wezmę ziemniaki i z tego milion sorówek na talerz i się najem i wiem, że jest zdrowo. Oprócz tego też planuję, jeżeli idę na siłownię i jeżeli rano wiem, że mam do pracy na 9, no to wiem, że właśnie mogę iść na siłownię po pracy, bo przecież mam mnóstwo czasu, to jest dość blisko po drodze do domu, więc pakuję nie tylko siebie do pracy i jedzenie, i kanapki, i picie, ale jeszcze do tego planuję wszystko na siłownię, więc zabieram ze sobą torbę, adidasy, ciuchy, wszystko, co jest mi potrzebne, jestem gotowa na dzień i od samego dnia, od samego rana postaram się tak nastawić, dziś po pracy idę na siłownię, nie ma, że boli, nie ma, że mi się nie chce, tak jest po prostu ustalone i koniec, nie ma żadnego dyskutowania na ten temat. Kolejny punkt to spraw, żeby planowanie sprawiło Tobie przyjemność. I w moim wypadku właśnie widzieliście, mój kalendarz jest kolorowy, ciekawy, mam tam zdjęcia, naklejki i naprawdę sprawia mi to przyjemność. Też czuję przyjemność, jeżeli mam mnóstwo spraw na głowie i wszystkie jak za kliknięciem jakiegoś magicznego guzika na koniec miesiąca wszystko jest zrobione. I tak naprawdę to jest wszystko, co ja robię, żeby się zorganizować, czyli podsumowując, na sam początek planuję z wyprzedzeniem wszystkie najważniejsze daty, które dzieją się w ciągu najbliższego miesiąca. Z wyprzedzeniem jednodniowym szykuję sobie przynajmniej pomysł na to, co zjem, w co się ubiorę na następny dzień, co będę robić. Zapisuję wszystko w kalendarzu i to jest mój najważniejszy dokument, z którym się nigdy nie rozstaję, zawsze mam go przy sobie. Mogę wszystko sprawdzić, więc kalendarz to tak samo jak telefon, przedłużenie mojej ręki. Następnie zapisuję drobne rzeczy w kalendarz, znaczy w zeszycie. Jeżeli jest to coś długoterminowego, to zrobię z tego projekt i wypiszę sobie daty, których staram się przestrzegać. Jeżeli jest to jedna krótka rzecz dotycząca jakiejś tam drobnostki, to sobie rozpiszę, co po kolei mam zrobić w związku z tą jedną rzeczą. Sprawiam, żeby planowanie sprawiało mi przyjemność, czyli używam różnych naklejek, kolorowych pisaków i tym podobnych rzeczy i ogólnie cieszę się, jeżeli osiągnę sukces i wszystkie punkty, które sobie założę na dany miesiąc, zostaną zrealizowane. Mam nadzieję, że pomogła Wam tym filmikiem, że miło się Wam oglądało. Jeżeli tak, to dajcie kciuka w górę. Zapraszam do komentowania na dole, ponieważ lubię z Wami rozmawiać. Zapraszam właśnie do dołączenia do naszej fajnej małej rodzinki, która się powoli rozrasta. Już niedługo będzie 2000 nas. I powiem szczerze, że tak jak mówię, ja YouTube robię dla zabawy. Jest mi tak naprawdę obojętne, ile jest tych subskrypcji, jednak jest to swojego rodzaju takie potwierdzenie, że chcecie oglądać te filmiki, że Wam się to podoba i to jest taka też troszeczkę jednak nagroda za to, że się staram, więc jeżeli faktycznie Wam się podobało, to subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!